To był dla mnie ogromny zaszczyt dziś cały dzień spędzić z wami. Powiem tak, Pan jest tu obecny od samego rana. Od samego rana. Jest Jego chwała. Może nie widzimy tego unoszącego się obłoku, ale Pan tutaj jest. Wiecie, nie chcę przychodzić na spotkania ludzi wierzących, na ewangelizację, na nabożeństwa, jakkolwiek to nazwiemy, z takim przekonaniem normalności. O, znów jest, znów śpiewają, znów się modlą. Chcę zawsze doświadczać Bożej mocy i Bożej obecności. Modlę się w moim duchu, aby ten wieczór był wieczorem niesamowitej manifestacji Bożej mocy. Bożego działania. Bożej ponadnaturalnej ingerencji. Zatytułowałem to krótkie ewangelizacyjne przesłanie dwoma słowami. Dotyk Jezusa. Dotyk Jezusa. Dziś Jezus ma moc dotknąć twoje życie. Ma moc dotknąć ciebie w taki niesamowity sposób, że wszystko, co przeżywasz, może ulec przemianie, przeobrażeniu, transformacji, bo Bóg ma taką moc. Nie wiem, czym jesteś dotknięty dzisiaj. Może dotknął cię alkoholizm. Może jesteś uzależniony. Może dotknęło cię ubóstwo, choroba, brak poczucia stabilności. Może jesteś dziś zamknięty w jakiejś skrzyni, jakby w pudełku. Jesteś ulokowany jakby w trumnie z wiekiem na górze i nie wiesz, jak z tego miejsca wyjść. Chcę dzisiaj powiedzieć, że Jezus jest tutaj pośród nas, aby dotknąć tej skrzyni twojego życia i abyś mógł wyjść na zewnątrz wolny w Jezusie. Amen? Kochani, ja naprawdę wierzę. Oj, można wody prosić? Coś za głośno mówię. Czasami mi się to zdarza, kiedy mam cykl wielu wykładów, a tak jest od wczoraj i dzisiaj, cały dzień. Chciałbym przeczytać z Ewangelii Łukasza, 7 rozdziału, tekst, na który dawno nie głosiłem, nie używałem go w moim kazaniu. Jest to świeża sprawa, w ostatnich dniach bardzo przeżyłem ten fragment. I to, co dziś przekażę, jest takim świeżym objawieniem na ten wieczór, na to spotkanie, na ten wieczór ewangelizacyjny, który tutaj mamy w Ustroniu. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, przeczytam od 11 wiersza. Następnego dnia Jezus udał się wraz z uczniami do miasteczka Nain. Jak zwykle podążał za nim wielki tłum ludzi. Gdy zbliżyli się do bramy miasta, ujrzeli wychodzący stamtąd orszak żałobny. Za zmarłym chłopcem jedynakiem szła jego matka, która była wdową, oraz wielu mieszkańców miasteczka. Gdy Jezus zobaczył ją, ogarnięty wielkim współczuciem, rzekł do niej: nie płacz. Następnie podszedł do trumny, dotknął jej, a niosący ją zatrzymali się. Chłopcze, powiedział, wstań. I nagle zmarły ożył. Usiadł i zaczął rozmawiać, a Jezus powierzył go matce. Wtedy strach ogarnął wszystkich, którzy to widzieli. Wielbili Boga i mówili: wielki prorok pojawił się wśród nas. Bóg zatroszczył się dziś o swój lud. Wieść o tym cudzie szybko rozeszła się po całej Judei,
a nawet poza jej granicami. Przeczytam jeszcze dwa wiersze, może 3, 14, 15, 16 z innego tłumaczenia. Następnie podszedł, dotknął mar, ci zaś, którzy je nieśli, stanęli i polecił: chłopcze, mówię ci, wstań. Wtedy zmarły usiadł i przemówił, a Jezus oddał go matce. Wszystkich natomiast ogarnął strach i zaczęli chwalić Boga. Co dzieje się, gdy Jezus nas dotknie? Może inne pytanie. Jak i czego Jezus chce dotknąć dziś wieczorem? Aby lepiej zrozumieć to przesłanie, to uwspółcześniłem trochę w najnowszym tłumaczeniu ten tekst. Aby lepiej go zrozumieć. Jezus dotknął mar. Takie określenie mar, co to znaczy? Trumna. Trumna to skrzynia zamknięta, ale może od początku. Oto zmarł syn wdowy, młody człowiek. Wcześniej prawdopodobnie ta kobieta straciła męża, bo była wdową. Teraz straciła syna, może jedynego. Może tego, który był jej jedynym wsparciem, jedyną radością. A więc widzimy w tym tekście ten opis, idzie zrozpaczony orszak, procesja pogrzebowa. Śpiewają smutne piosenki, żałobne piosenki. Panuje tam strasznie przygnębiająca atmosfera. I wyobraźcie sobie, użyjcie wyobraźni, oto z drugiej strony idzie orszak Jezusa. Radosny, śpiewający inne pieśni, pieśni wdzięczności, pieśni o uzdrowieniu, o wyzwoleniu, pieśni o tym, że Zbawiciel przyszedł na świat. I kiedy Jezus zatrzymał się obok tego orszaku pogrzebowego i zobaczył tych smutnych ludzi, zobaczył zasmuconą matkę, wdowę, płaczącą, kiedy się Jezus zatrzymał, pierwsze, co mówi do niej, mówi: nie płacz. Koniec twoich łez. Koniec twojego smutku. Koniec twojej rozpaczy. Oto pytanie, które chcę zadać w ten wieczór. Jak smutne jest dziś twoje życie? Jak bardzo cierpisz? Jak bardzo płaczesz? Jak bardzo jest ci źle? To jest pytanie skierowane do was. Ja wiem, jak to działa. Dlatego, że życie jest do bani. Jest przygnębiające, jest smutne. To trzeba coś zrobić, aby zmienić ten stan. Trzeba zażyć czegoś, trzeba się czegoś napić, aby chociaż trochę zapomnieć o tym koszmarze, który mam i o marazmie, w którym tkwię. Ale prawda i rzeczywistość jest zupełnie inna. Trzeźwiejesz, budzisz się następnego dnia i znów to samo. Rozpacz, łzy, smutek, przygnębienie, dramat, nieszczęście. Jak smutne dziś jest twoje życie. Od rana mówimy o tym, że Chrystus jest tutaj obecny. Że ten, który ma wszelką moc, jest pośród nas. Bez Niego to wszystko, co tu robimy, nie ma sensu. Bez obecności Jezusa po prostu wyluzujmy, dajmy sobie spokój. Jeśli On jest, istnieje, to wszystko dopiero ma sens. To wszystko dopiero może coś znaczyć, możemy czegoś doświadczyć. Pan Jezus zatrzymał się. Powiedział: nie płacz. I dotknął trumny.
Tak czytamy w Bożym Słowie. Dotknął trumny tej skrzyni, w której niesiono tego chłopaka. I Biblia mówi, że on wstał i przemówił. Wstał i przemówił. I tutaj się zatrzymałem. I mówię, Boże, pokaż mi. Pokaż mi, objaw mi, co tam się wydarzyło. Pokaż mi, pomóż mi zrozumieć, co mógł ten chłopiec powiedzieć. Nie pisze w Biblii, co powiedział. Nie ma to w jakiś sposób określone, co mówił, gdy usiadł. Jak myślicie, co on mógł powiedzieć? Może powiedział, wow, gdzie jestem, prawda? Może powiedział, wow, co się stało? A ja powiem wam, co odkryłem. Studiując, analizując ten tekst. To jest niesamowite. No nie wiem, może nie wszyscy to odbiorą tak samo. To dla mnie nie ma znaczenia. Dzisiaj ja głoszę. W tamtych czasach, posłuchajcie mnie, wygrzebałem to, wyłuskałem to. W tamtych czasach często z różnego powodu towarzyszący zmarłemu ludzie zakładali ubrania zmarłego na jego pogrzeb. Niesamowite. Ubierali się w jego spodnie, w jego bluzę, zakładali czapkę, buty i tak towarzyszyli tej ostatniej podróży w procesji pogrzebowej. Kiedy Jezus dotknął trumny i chłopak wstał, otworzył oczy, tak sobie pomyślałem, to jest moja koncepcja, interpretacja, chłopak nagle, gdy zobaczył tych ludzi, mówił, o, co wy robicie w moich ubraniach? Dawaj moją czapkę, to jest moja czapka. Oddaj mi moją bluzę. Buty, te buty są moje. Oddaj mi moje spodnie. Oddaj mi to, co moje. Przemówił. Wiecie co? Gdy tak się modliłem, nagle miałem obraz. Gdy dotyka naszego życia Jezus, to już, Januszu, powiedziałeś. Jestem ci za to bardzo wdzięczny, bo dotknąłeś mojego kazania. Kiedy Jezus dotyka naszego życia, to ten, który przyszedł nas okraść, musi oddać z powrotem to, co nam zabrał. Musi oddać z powrotem. Złodziej, kłamca i oszust. Kiedy dotyka nas Jezus, to diabeł musi oddać nam wolność. Musi oddać nam radość. Musi oddać nam zdrowie, dobre imię. Pozbawił nas pracy, musi oddać pracę. Złodziej, kłamca. Pozbawił nas przyjaciół, domu, życia. Będzie musiał wszystko oddać z powrotem. Halleluja! Nie wiem, w jakim stanie dziś jeszcze jesteś. Zadałem pytanie w piątek, kiedy rozpoczynaliśmy dni skupienia. Czego oczekujesz po tych dniach? Dlaczego tu przyjechałeś? Jaki jest cel twojego pobytu na dniach upamiętania? Jeśli jesteś zamknięty w skrzyni, alkohol jest twoją trumną, narkotyki, używki, cokolwiek to jest, hazard, niemoralne życie, diabeł zamknął cię w tej trumnie i wiesz co? Czeka, aż cię zakopią. To jest jego zwycięstwo. Czeka, aż cię zniszczy zupełnie. Jesteś bardzo pogrążony. Alkohol zabija twoje życie. Powiedziałem to na jednej sesji wykładowej, powtórzę to dziś wieczorem. Mam taką świętą złość.
na diabła szatana, na tego stwórcę nieszczęścia, który używa różnych środków, by niszczyć, dewastować życie innych ludzi. Diabeł poprzez alkohol zabił mojego brata. Dlatego mam niesamowitą w sobie taką pasję walki duchowej, by walczyć, by gromić, by przeciwstawiać się demonicznym siłom. Dlatego mówię wzdłuż i wszerz, producenci alkoholu, sprzedający bezkarnie i doprowadzający ludzi do śmierci, powinni zaprzestać tego, co robią. Powinni zaprzestać tego, co robią. To powinni zlikwidować, wyrzucić. Kiedy słyszę o ginących na drogach z powodu pijanych kierowców, kiedy słyszę o rozbitych domach, o osieroconych dzieciach, o przemocy, o gwałcie, mam prawo twierdzić, to jest nie w porządku, to jest coś złego. Szatanie, nie masz prawa. Musimy nabyć odwagi, aby się temu przeciwstawiać, aby ogłaszać zwycięstwo Jezusa. Musimy uwierzyć, że Bóg jest mocniejszy, że ma moc. Chciałbym pokazać wam dziś wielką Bożą miłość. Sam ją poznałem. W Starym Testamencie mamy opis, jak trochę wam określę to, jak to było. W Starym Testamencie Bóg przebywał w skrzyni przymierza, w świętym przybytku. Czytamy o tym w Biblii, na kartach Starego Testamentu. Mojżesz zbudował przybytek dla Pana na pustyni. Była tam skrzynia przymierza w miejscu najświętszym. I tam przebywał Bóg. Przebywał On pośród swojego ludu w namiocie zgromadzenia, w skrzyni przymierza, w świętym przybytku. Była tam Jego chwała, była tam Jego moc. Tam tylko kapłan najwyższy mógł wejść w to miejsce najświętsze. Tak opisuje to Biblia. Ale pewnego dnia Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Halleluja. Jezus wyszedł ze skrzyni przymierza. Bóg posłał swojego Syna i mówi: teraz będziesz wśród tych, którzy potrzebują mojej pomocy, mojej obecności. Otwarła się skrzynia przymierza, przybytku. I Bóg opuścił to miejsce, aby być wszędzie, gdzie są ludzie, aby przebywać tam, gdzie człowiek potrzebuje pomocy. I Jezus przyszedł na ten świat. Za niedługo wspomnimy Jego przyjście, Jego narodziny. Będziemy o tym opowiadać i będziemy o tym śpiewać. I oto ten, który ma wszelką władzę na ziemi, opuścił to miejsce zamknięte, aby być z tymi, którzy Go potrzebują. I powiem wam tak, dziś wieczorem. Dokądkolwiek pojedziesz z tego miejsca, gdziekolwiek mieszkasz, gdziekolwiek żyjesz i pracujesz, Bóg mówi: będę z tobą. Idę z tobą. Powiem jeszcze odważniej i stanowczo. On nie jest zamknięty tylko w tej skrzyni. W tym pięknym budynku zboru Betel. Powiem wam tak, wyjedziesz jutro z tego miejsca i możesz zabrać Bożą obecność ze sobą. Możesz iść z Bogiem przez swoje życie. On już nie jest ograniczony do żadnego miejsca. Wszędzie, gdziekolwiek będziesz, Jezus będzie z tobą. On mówi nam poprzez swoje słowo: nigdy cię nie opuszczę, nigdy cię nie zostawię. Choćby matka i ojciec opuścili ciebie, ja ciebie nie opuszczę. Mogę być wszędzie z Jezusem. Nie grzesz. Proszę, nie grzesz. Nie mów, że jesteś sam, że nie ma nikogo, kto by ci pomógł. Nie mów, że nie możesz sobie poradzić. Bóg Wszechmocny, On jest z tobą i z tobą będzie, jeśli Mu na to pozwolisz. On nie przebywa w skrzyni, które nazywamy dni skupienia.
Musimy pozbyć się tej mentalności. Ależ mieliśmy piękne dni w skupieniu. Jak było tu błogo. Jak tu było cudownie. Ale teraz muszę wyjechać. I teraz, gdy pojadę do swojego miejsca, już nie tak pięknego jak to, co ja biedny pocznę? Co ja biedna zrobię? No cóż, przyjadę za 3 miesiące. Przyjadę tu znowu, żeby odreagować. Jakoś sobie poradzić przez chwilę, aby znów ponownie tutaj wrócić. On nie jest ograniczony. Jest wszędzie, gdzie ty jesteś. Jest wszędzie, gdzie ty będziesz. Jest wszędzie, gdzie pojedziesz. Wiecie co? Teraz to wam powiem, to będzie grubo. Bóg nie jest katolikiem. I nie przebywa w kościele tak zwanym katolickim. Bóg nie jest ewangelikiem. Bóg nie jest baptystą. Bóg nie jest zielonoświątkowcem. Wow. Nie? A ja myślałem, że jest. Wiecie, gdzie jest Bóg i wiecie, kim On jest? On jest tam, gdzie człowiek potrzebuje Jego pomocy. On jest tam, gdzie ludzkie serce otwiera się dla Niego. On jest tam, gdzie ludzie pragną przebywać z Nim. On jest w miejscu, gdzie szukamy Jego oblicza. On może być z tobą w samochodzie, w autobusie, w twoim pokoju, w drodze, gdy jedziesz na rowerze, gdy idziesz na nogach, wszędzie, gdzie jesteś, Bóg może być z tobą. On nie jest zamknięty, ograniczony do żadnego budynku. Możesz przeżyć dotyk Jezusa wszędzie i być zbudzony z martwych w każdym miejscu. W każdym miejscu. I możesz żyć, uwielbiając Boga. Wiecie, co najbardziej mnie smuci? Że czasami ludzie przychodzą do swoich kościołów i nagle jest fajna atmosfera, ktoś zaczyna grać i śpiewać. Wchodzą do tego pudełka zwanego kościołem. I nagle, bum, otwiera się klapa. Halleluja, chwała Panu. Bóg jest dobry. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. I wychodzą z tego miejsca, jakby zamykając wszystko, pozostawiając tam. A codzienne życie wygląda zupełnie inaczej. Wiecie, czym jest zgromadzenie Kościół? To są takie moje odkrycia. Nowe przeżycia, świeże przeżycia. Że przychodzę do miejsca, aby wyrazić Bogu chwałę za to wszystko, co mogłem z Nim przeżyć każdego dnia w minionym tygodniu. Wyrażam Mu dziękczynienie za to, że był ze mną w poniedziałek. Za to, że gdy wstałem rano, mogłem tak blisko Go doświadczać. Dziękuję Mu za to, że w środę wieczorem, gdy wracałem z pracy, mogłem cieszyć się Jego bliskością. Dziękuję Mu za to, że mogłem z kimś się spotkać w czwartek i mogliśmy porozmawiać o Bożym Królestwie. Mogłem zaświadczyć Mu o tym, że Jezus Go kocha. Dziękuję Mu za to, że w piątek mogłem spotkać mojego brata albo moją siostrę w Chrystusie i mogliśmy podzielić się niesamowitymi rzeczami, które On czyni w naszym życiu. Z Bogiem możesz się cieszyć wszędzie i w każdym miejscu. Jeśli On cię wzbudzi z martwych, to diabeł musi oddać ci wszystko, z czego cię okradł. I żyjesz Nim na maksa w każdym miejscu, w którym jesteś. Dlaczego tak wielu ludzi nawet w kościele nie potrafi się cieszyć? Wiecie, jakim orszakiem dzisiaj jesteśmy? Orszakiem pogrzebowym? Czy orszakiem, który podąża za Jezusem?
ludźmi pełnymi entuzjazmu, radości, chwały. Ja uważam, że Kościół powinien być najbardziej radosnym miejscem na ziemi. Ja uważam, że my, chrześcijanie, mamy niesamowitą odpowiedzialność przed Bogiem. Znając Go, ożywieni przez Niego, powinniśmy promieniować radością z powodu Jego obecności. Ludzie, patrząc na nas, powinni zadawać sobie pytanie, co z nimi jest, że oni mają to coś, czego my nie mamy, co takiego mają w tych swoich sercach, że potrafią tak wyrażać swoją wdzięczność. Powiesz mi, o bracie pastorze, ale ty nie wiesz, co ja przeżywam, jakie ja mam fatalne życie. Najlepiej przyjść do kościoła i się posmucić. Ja wiem, powiesz mi, smućcie się ze smucącymi, płaczcie z płaczącymi, cieszcie się z radującymi, tak? Czasami trzeba z kimś popłakać. Ale jeśli smucisz się tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, to coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Jezus bezustannie jest pośród nas i chce nas dotknąć. On pragnie wzbudzić nas do życia. Możesz powstać i przemówić. Nowe stworzenie, to jestem ja. Stare przeminęło, nowe życie mam. Amen. Więcej niż zwycięzcą, odtąd jestem ja. Nowe stworzenie, nowe życie mam. I to jest piękne, że możesz później go zabrać ze sobą. Może być twoim panem i przyjacielem. Może cię prowadzić, będzie cię strzegł i chronił. Możesz żyć nowym życiem. Możesz doświadczać jego bliskości. Jak dojść do tego miejsca? Jeszcze jedna myśl i będziemy się modlić. Chciałbym przywołać jeszcze jedną historię, bardzo ciekawą. Kobieta u stóp Jezusa. Kobieta z pogmatwanym życiem. Kobieta prostytutka. Tak opisuje ją Biblia. Która przyszła do Jezusa i rozbiła pudełko, flakon z pachnącym olejem. Chciałbym wam coś powiedzieć. Kolejne odkrycie. Może przeczytam ten jeden werset. A gdy był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła kobieta, która miała alabastrowe naczynie pełne bardzo drogiego olejku nardowego. Rozbiła to naczynie i wylała mu olejek na głowę. To bardzo ciekawe wydarzenie. Znów poszperałem trochę. Komentatorzy biblijni, niektóre biblijne konkordancje opisują to naczynie i to, co było w tym naczyniu. Bardzo ciekawe. Wiecie, coraz bardziej chcę wgryzać się w Boże Słowo, bo kiedy je zgłębiamy i czytamy tak dobitnie, szukamy, jesteśmy takimi pobudzonymi ludźmi, którzy pragną poznać więcej, zaczynamy rzeczy odkrywać. Wiecie, co odkryłem? Ten specjalny perfum, olejek, który był w tym naczyniu, w tym flakonie, który został rozbity, używały kobiety sprzedające swoje ciało, zajmujące się nierządem, prostytucją. Ten zapach mówił, kiedy kobieta szła gdzieś w mieście, gdzieś w jakimś miejscu publicznym, na targowisku. Ten zapach mówił, jestem do dyspozycji, możesz mnie mieć. Sprzedaję swoje ciało. To był znak rozpoznawczy, kim była. Ten zapach mówił, kim była. Wiecie, co mnie poruszyło? Ona przychodzi do Jezusa z tym naczyniem. Tak jak przeczytaliśmy, pełnym tego oleju, który był jej znakiem rozpoznawczym życia w niemoralności, życia w grzechu.
rozbija to naczynie, to pudełko i wylewa to na Jezusa. Wiecie, co ona mówi? Od tego momentu, rozbijając to naczynie, oddaję to Tobie. To, co jest moim przekleństwem, udręką, niewolą, oddaję Tobie. Rozbijam moją skrzynkę, w której jestem zamknięta i wylewam to, co w środku na Ciebie, Jezu. Daj mi wolność, zmień moje życie. Wszystko Tobie dziś oddaję. Niesamowite. Byłem tym poruszony. Nie wiem, jaki Ty masz zapach. Nie wiem, co mówią ludzie o Tobie. Jak Ciebie określają. Ale możesz rozbić swoje naczynie i możesz wylać na Jezusa to, czym żyjesz. Możesz Mu to oddać, możesz Mu to przekazać, możesz Mu powiedzieć: Panie, już dłużej nie chcę. Możesz zawołać do Niego, jak zrobił to Janusz, i możesz powiedzieć: Jezu, dotknij mojego życia, chcę powstać z martwych, chcę być ożywiony. Wiecie, diabeł chce trzymać nas w swoich skrzyniach. Chce trzymać nas w naszych trumnach grzechu, abyśmy byli umartwieni i abyśmy poszli na zatracenie. Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Jest śmierć. Zmierzasz wprost do piekła na potępienie, bo taką zapłatę masz za swoje grzeszne życie. Biblia mówi, że ludzie, którzy nie spotkali się z Jezusem, mają tylko imię, że żyją, a są martwi. Mają oczy, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą. Serca, ale nie czują. Ale ja przyszedłem dać wolność. Przyszedłem, aby ich dotknąć. Przyszedłem, aby ich wyzwolić. Przyszedłem, aby dać im życie. Zakończę takim wersetem. Bardzo wam znanym. Kogo Syn wyzwoli, ten prawdziwie wolnym będzie. Bardzo znany tekst, czytany na tego typu spotkaniach. Czytany w miejscach, gdzie przebywają ludzie zmagający się z chorobą uzależnienia. Czytany w miejscach, gdzie ludzie skazani przebywają, aby odbywać karę. Kiedy Syn wyzwoli, kogo Syn wyzwoli, ten prawdziwie wolnym będzie. Zastanawialiście się, dlaczego Pan Jezus powiedział prawdziwie wolnym będzie? Moje pytanie brzmi, czy można być wolnym nieprawdziwie? A można. A ja wam powiem, że możesz być wolnym nieprawdziwie. Tym, którzy kiwają, tak, zaraz udowodnię. Wyobraźcie sobie, że siedzi skazany w zakładzie karnym. Jest zamknięty. Jakim sposobem udało mu się uciec? Przemieścił się z południa Polski na północ, mieszka, czy jest teraz w Trójmieście. Ogolił się, przebrał. Wygląda całkiem nieźle. Idzie sobie na śniadanie do jakiejś kafejki. Jajecznica na boczku. Siedzi sobie za stołem. Patrzysz. Jest wolny? A? Jest wolny? Jest wolny, ale nieprawdziwie. Wystarczy, że pojawi się patrol policji, którzy szukają zbiega. Gdzie się znajduje? Pod stołem. Kryje się. Jest wolny? No, nie jest wolny. Jest, ale nieprawdziwie wolny. Jezus mówi, kogo Syn wyzwoli, prawdziwie wolnym będzie.
prawdziwie cię wyciągnie z twojego więzienia, ze twojej skrzyni. On pragnie dziś dotknąć twojej trumny, pragnie dotknąć dziś twojej skrzyni, abyś mógł powstać do życia i abyś mógł powiedzieć: diabłu, oddaj wszystko, co mi skradłeś. Kiedy to zrobisz? Kiedy pozwolisz, otrzymasz prawdziwą wolność. Prawdziwą wolność. Janusz, jesteś prawdziwie wolny? Mógłbym zadać to pytanie wielu. Wielu z wam. Was tutaj na tym miejscu przeżyło prawdziwe uwolnienie. Jezus pragnie dziś dotknąć twojej trumny. Masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. Żyjesz w zamknięciu. Diabeł zbudował miejsce, w którym cię trzyma. I robisz to, co on ci każe. Tańczysz tak, jak on ci zagra. Jezus przychodzi, aby dotknąć twojej skrzyni. I abyś mógł usiąść i powiedzieć: żyję. Wracam do życia. Halleluja. Teraz, szatanie, oddaj mi wszystko, co ukradłeś. Oddaję Jezusowi całą moją niewolę. Rozbijam tą skrzynię u stóp Jezusa. I mówię: nie będę już żył tym, co było w środku. Zaczynam żyć nowym życiem. Zaczynam chodzić nową drogą. Zaczynam inaczej mówić, inaczej myśleć. Zaczynam inaczej postępować. Ten Jezus jest tutaj. Dotyk Jezusa. Czy pozwolisz, aby ciebie dotknął? Czy pozwolisz, aby ciebie dotknął? Abyś mógł wyjść z tej skrzyni na wolność, abyś mógł wstać i powiedzieć: żyję. Bóg dał mi nowe życie. Stare przeminęło. Nowe życie mam. Panie, dziękujemy ci, że jesteś tym, który dotyka tego, co martwe. Jesteś tym, który dotyka tego, co zostało zamknięte w niewolę. Jesteś tym, który rozwala to miejsce naszego związania. Jesteś tym, który przyjmuje to całe przekleństwo, które jest nad naszym życiem i bierzesz je na siebie. Dziękujemy ci za to, co uczyniłeś na krzyżu dla naszego odkupienia. Dziękujemy ci, że ty wziąłeś całe nasze przekleństwo, cały nasz grzech, całą naszą niewolę na siebie. I kiedy przybili cię do krzyża, to wziąłeś i wraz z sobą przybiłeś cały grzech ludzkości. I dzięki twojej śmierci i zmartwychwstaniu dzisiaj możemy jako ludzie doświadczać pełnej wolności. Możemy doświadczać prawdziwego szczęścia. Możemy doświadczyć prawdziwego zmartwychwstania. Dziękujemy ci, że najpierw, jeśli chcemy zmartwychwstać, by być w niebie, musimy zmartwychwstać w naszych wnętrzach. Musimy być zbudzeni do życia z naszego duchowego snu, duchowej śmierci. Dziękujemy ci, Panie, że tu jesteś, aby wzbudzić nas do życia. Dziękujemy ci, że chcesz dotknąć dziś tych, którzy są niesieni przez diabła na wieczne potępienie. Dziękuję ci, że stoisz obok nas i pragniesz dotknąć się naszej trumny, parafrazuję, obrazuję, naszej skrzyni, w której zostaliśmy zamknięci. I tak jak ten chłopiec, może płaczą z twojego powodu, może twoja matka płacze lub płakała, może twoja rodzina płacze, może twoje dzieci płaczą z twojego powodu, płaczą, bo jesteś umarły i żyjesz w grzechu. Pan Jezus dziś chce powiedzieć: nie płacz więcej. Tak jak powiedział do tej wdowy, tak jak powiedział do tej matki: nie płacz. To koniec. Ja mam moc wzbudzić go z martwych. Może twoje zmartwychwzbudzenie sprawi radość wielu ludziom. Pozwól, aby Jezus ciebie dotknął. Pozwól mu. Przyjdź ze spragnionym sercem do niego.
przyjdź do Jezusa. Ani misja Nowa Nadzieja Cię nie zbawi. Ani taki wspaniały zbór, jakim jest zbór Betel, Ciebie nie zbawi. Żaden pastor, ewangelista nie da Ci nowego życia. Tylko Jezus. Tylko On. Tylko Jezus jest tym, który może uczynić cud w Twoim życiu. Tylko Jemu należy się wszelka chwała. Jeśli pragniesz dziś przyjść do Jezusa, podnieś swoją rękę i powiedz: ja pragnę, ja chcę. Powiedz, podnieś się. Kobiety, mężczyźni, wszyscy, którzy pragniecie. To musi wynikać z pragnącego serca. Bądź jak ta kobieta z tym alabastrowym pudełkiem. Powiedz: chcę dziś to wylać u stóp Jezusa. To, czym żyję. Chcę przynieść to moje logo życia i oddać je Jezusowi, aby je zmienił na logo nowego życia w Chrystusie.